Wójt gminy Gorzyce podsumował miniony rok pracy samorządu. Była to jednocześnie okazja do tego, aby zasiąść przy wspólnym wigilijnym stole i złożyć sobie życzenia. Spotkanie miało miejsce w budynku remizy OSP. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych środowisk, m.in. samorządowcy, księża, urzędnicy, pracownicy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wszyscy ci, którzy włączają się aktywnie w życie gminy. Głównym celem spotkania było podsumowanie minionego roku pracy samorządu gminnego. Jak mówi wójt Leszek Surdy, był to rok trudny, ale pełen sukcesów. No jeden z takich trudniejszych okresów mojej pracy samorządowej. Zrealizowaliśmy bardzo dużo, przede wszystkim różnych projektów. Zrealizowaliśmy w 100% nasz budżet i wszystkie zamierzenia budżetowe, zarówno te inwestycyjne, jak również te wszystkie zadania, które odpowiadają za życie całej naszej społeczności, czyli administrację, zadania oświatowe i tak dalej, i tak dalej. No i uważam, że to jest rok pełen sukcesów, bo inwestycje, które zaplanowaliśmy, a z tym było najtrudniej, bo rok był bardzo dynamiczny, zmieniały się warunki, jeśli chodzi o rynek zatrudnienia, zmieniały się warunki finansowe. To stwarzało dużo problemów, bo zamierzenia były inne, nagle ceny bardzo rosły, ale mimo wszystko poradziliśmy sobie wspólnie z moimi pracownikami. Bardzo dobrze, uważam. Które z tych wielu inwestycji były najważniejsze i można uznać ich realizację za zdecydowanie największy sukces? Przede wszystkim ta droga do strefy, a oprócz tego inwestycja, która jest w partnerstwie z naszymi mieszkańcami, czyli cały program fotowoltaiczny. On jest bardzo trudny i on już jest na końcówce. W tym momencie jest na końcówce. Ostatnie odbiory będą 28-29 grudnia. A jak zapowiada się kolejny rok? Stoimy przed wieloma niewiadomymi i tutaj dochodzą nas informacje. Nie wiemy jeszcze, jakie będą na przykład ceny energii, ceny paliw, ale no przygotowujemy się. Przygotowujemy się przede wszystkim do dalszych inwestycji kanalizacyjnych i przygotowujemy się również do inwestycji drogowych. Także myślę, że sobie z tym też poradzimy. Tych inwestycji będzie nieco mniej, ale też będzie naprawdę sporo. Podczas spotkania podsumowującego wójt gminy oraz przewodniczący rady gminy podziękowali wszystkim za współpracę, bez której pewnie wielu rzeczy nie udałoby się zrealizować. Gratulacje za wszystkie dokonania minionego roku złożył również starosta powiatu tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł. Z przyjemnością obejrzałem ten film pokazujący dokonania pana wójta, gminy, no i wszystkich państwa, bo tak jak pan wójt powiedział, tego by nie było, gdyby nie wspólne działanie, gdyby nie wsparcie, a to wsparcie jest szczególnie potrzebne. Ja pana wójta poznałem jako radnego Rady Powiatu Tarnobrzeskiego i był to i jest to człowiek, który zawsze zabiegał o interesy gminy Gorzyce. Jestem pełen uznania, bo zawsze go postrzegałem jako człowieka aktywnego, człowieka z inicjatywą, człowieka, który wie, czego chce. Zatem gratuluję panie Leszku tych dokonań, tych wspólnych inwestycji z powiatem tarnobrzeskim i zakładam, że będzie również, panie przewodniczący, bardzo dobra współpraca na niwie i oświatowej, i drogowej, i jeżeli chodzi o pomoc społeczną, we wszystkich sprawach będziemy się starać pomagać. Gośćmi spotkania byli również harcerze, którzy przekazali na ręce wójta Gorzyc betlejemskie światło pokoju. Spotkanie było połączone ze spotkaniem opłatkowo-wigilijnym. Wzięli w nim udział wszyscy zaproszeni goście. Tu z tego miejsca chciałbym złożyć im i ich rodzinom przede wszystkim
te życzenia świąteczne i noworoczne, a w nich dużo zdrowia, spokoju, radości, odpoczynku w tym okresie świąteczno-noworocznym, nabrania niesamowitych sił witalnych przed czekającym nas na pewno trudnym, ale zapewne ciekawym rokiem 2019.